jakoś tak wyszło, że równolegle zająłem się działalnością opozycyjną z działalnością w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Związałem się ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w 1977-1978 roku. Tam miałem kontakt bardzo serdeczny z Lechem Bądkowskim, z Izabelą Trojanowską, z Józefem Borzyszkowskim, to wówczas jeszcze bardzo młodym człowiekiem. No i tworzyliśmy taką wspaniałą, bym powiedział, familię. Żal mi tamtych czasów, bo to były naprawdę fajne czasy. I będąc często u Leszka Bądkowskiego na Targu Rybnym, często Leszek mówił, dzisiaj jest umówiony z Alkiem Hallem i na pewno tu będzie. Nigdy nam się nie udało spotkać u Leszka Bądkowskiego. Ale do formacji opozycyjnej Ruchu Młodej Polski wstąpiłem jakby w sposób taki mało formalny, bowiem nigdy, no nie było legitymacji, nie było czegoś jednego, ale zostałem przyjęty albo zaangażowałem się w pion techniczny i w tym pionie technicznym byliśmy prawie że hermetyczni. Ja skontaktowałem się z Ruchem Młodej Polski, albo wszedłem w strukturę Ruchu Młodej Polski poprzez mojego przyjaciela z Rumi, Jerzego Lamka, który z kolei też jako pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej miał kontakt z innymi działaczami, w tym przypadku z Janem Rzepczyńskim. I zostałem po prostu poproszony, czy też zaproszony do tego pionu technicznego, który po prostu czym innym się zajmował, jak drukiem, kolportażem, a szczególnie zbieraniem i robotą introligatorską, która była trudną robotą w warunkach konspiracji, bo w latach 79-80 roku to było w warunkach takich trudnych. Do tej grupy technicznej, która zajmowała się przygotowaniem materiałów poligraficznych wydawnictw, bo nawet drukowaliśmy dość poważne książki, jak Słownik Polityczny i inne pozycje. No ale przede wszystkim składaliśmy i szliśmy pismo Młodej Polski, to znaczy Bratniak. I Bratniak już wychodził cyklicznie, trzeba było go zawsze o jednakowym czasokresie złożyć, zebrać i przesłać tam, gdzie on był kolportowany. Ja nie wiem, jak był kolportowany, bo to też były znamiona pewnego profesjonalizmu, nie pewnego, ale pełnego profesjonalizmu, że czego nie musiałeś, tego nie wiedziałeś. I nikt nie zabiegał o to, żeby wiedzieć. Każdy z nas pilnował swojego odcinka i my zajmowaliśmy się zbieraniem kartek do jednego poszytu i ich zeszyciem. Później nasz szef, Sławek Sobol, mieszkający dzisiaj w Sopocie, robił z tym, co należało. Co robił? Jak kolportował? Nie wiem. I dzisiaj oczywiście już mogę go bez przeszkód pytać, ale to jest jakby już dzisiaj mniej ciekawa rzecz, bo w tamtym była bardzo ciekawa, ale w tamtym czasie wiedzieć oczywiście nie powinienem i nie chciałem.